LVM Versicherungsagentur René Schäfer, ein starker Partner, wenn es um Versicherungen geht. Dein persönlicher Ansprechpartner, der jederzeit bei Problemen für dich einsteht. Rufen Sie jetzt an und vereinbaren Sie einen Termin bei der LVM Versicherungsagentur René Schäfer Nidderau. Ja, hallo liebe Bahnsportfreunde, herzlich willkommen bei Bahnsport TV. Liebe Bahnsportfreundinnen und Freunde, 2.10. erste polnische Liga fand die Begegnung Orzel Łódź, also die Adler Łódź, gegen Abramczyk Polonia Bydgoszcz statt. Die Begegnung war hochinteressant, weil es ja um den Erhalt für Polonia Bydgoszcz geht in der ersten Liga. Und Kai Huckenbeck für Abramczyk Polonia am Start. Und ich wünsche euch mit dem Rennen jetzt gute Unterhaltung und bis nach dem Rennen. Norbert Kościuch w trzech ostatnich meczach w Łodzi niepokonany w pierwszej i drugiej serii startów. Seria 13 meczów u siebie z minimum jednym wygranym biegiem. Daniel Jeleniewski w kasku niebieskim. No i goście Kai Huckenbeck i Dawid Lampart. Kai Huckenbeck, dla którego zeszłoroczne rozstanie z Orłem Łódź raczej nie było okraszone miłym pożegnaniem. Ale to już jest historia. Czas na wyścig pierwszy. Kościuch, Huckenbeck, Jeleniewski, Lampart. No i dobrze, Kai Huckenbeck spał moment startowy, ale jeszcze lepiej Dawid Lampart. Lampart teraz wypychany na zewnętrzną przez Norberta Kościucha, który już wyszedł na prowadzenie. Na razie sytuacja na 3-3, ale za plecami Kaja Huckenbecka szaleje Daniel Jeleniewski. No i za plecy swojego kolegi z pary spada również Dawid Lampart, który jest teraz na trzeciej pozycji. Czwarty Daniel Jeleniewski na Norbert Kościuch. Proszę bardzo, rośnie już przewaga nad Kajem Huckenbeckiem. Niemniej na 3-3 układa się wynik tego spotkania. Dodam, że w meczu drugiej kolejki tego sezonu w Bydgoszczy to właśnie Abramczyk Polonia była lepsza, wygrywając 47-43. No spotkanie drugiej kolejki, ale tak jakby to miał być co najmniej mecz o fazę playoff, one and done, jakby powiedzieli Amerykanie, lub też właśnie jakiś mecz półfinałowy czy finałowy, ale to już jest historia, zresztą żywa w sercach niektórych Łodzian zwłaszcza. No a tymczasem kolejny rozdział do historii tego dwumeczu został... Bartok w tym sezonie w lidze 20
jeden biegów odjechał, to jest jego 22 start, jeśli chodzi o ten sezon, e-winner pierwszej ligi żużlowej. A więc od krawężnika Tomasz Orwat, Piotr Piuro, Nikodem Bartok, Aleksander Grygolec, wyścig numer 2. Dobrze, Tomasz Orwat wykorzystuje ten atut pierwszego pola, ale uwaga, bo Aleksander Grygolec po zewnętrznej dojeżdża, spada na ostatnią pozycję, nie liczy się Nikodem Bartok, obronił się tymczasem Tomasz Orwat na prowadzeniu, ależ tam miota Aleksandrem Grygolcem leży Aleksander Grygolec, no właśnie. Zaraz zobaczymy, co tam się dokładnie wydarzyło. No nie był to pierwszy łuk, było to pierwsze okrążenie, zatem decyzja sędziego Grzegorza Sokołowskiego będzie raczej jednoznaczna, ale poczekamy jeszcze o finał. Okrążenie do czasu tego upadku z Tomaszem Orwatem. No pierwsze pole startowe zdecydowanie dominuje, jeśli chodzi o obiekt w Łodzi. Łącznie 176 punktów w tym sezonie przywiezionych z tego pola, 41 zwycięstw w dotychczas rozegranych meczach właśnie na stadionie, na terenie Orła Łódź. Tomasz Orwat, Piotr Piuro i Nikodem Bartok. 10 sekund do startu w tym momencie pozostaje. Jeszcze uwagi kierownika startu. I ruszamy z wyścigiem numer 2, oby już bez żadnych turbulencji i przeszkód. Orwat, Piuro, Bartok. Ale tam postawiło Piotra Piuro i bydgoszczanie wychodzą teraz na 5-1, ale walka może na razie i powinna się rozegrać między Piotrem Piuro a Nikodemem Bartokiem. Ajajajajaj, defekt Piotra Piuro. Defekt czy jedzie dalej? Zaraz zobaczymy. Chyba jedzie dalej. No, problemy na pewno pojawiły się ze sprzętem. Być może dowiemy się jakiej natury. Natomiast Tomasz Orwat znowu koncertowo wyszedł spod taśmy. Znowu oczywiście na prowadzeniu. O jeździe parą tutaj mowy być nie może. Szybki jest Tomasz Orwat. Szybki jest również Nikodem Bartok. No ale problemy miał Piotr Piuro. Dlatego też traci dystans młodzieżowiec drużyny gospodarzy. Sytuacja na 1-5 z perspektywy Orła Łódź. I tak naprawdę bieg już bez większej historii. Historia tego biegu była dopisana w pierwszym podejściu. No ale obyśmy takich historii już więcej w tym spotkaniu nie przerabiali. 3 punkty Tomasz Orwat. Meczów bez punktu bonusowego, a co ciekawe, jego najsłabszy mecz w tym sezonie w Bydgoszczy, podobnie jak Aleksandra Łoktajewa, właśnie w Bydgoszczy. Tam wtedy no niespecjalnie obu panom poszło. No a teraz zobaczymy, jak spiszą się przeciwko tej francusko-polskiej koalicji. Marcin Nowak, Dawid Bellego, Aleksandr Łoktajew, Grzegorz Zengota.
Kuzma delikatnie drgnął, Aleksandr Obtajew, ale Saszka już jest z przodu razem z Marcinem Nowakiem i wychodzą Łodzianie na 5-1, ale niekoniecznie, bo Grzegorz Zęgota już dojeżdża, jest za plecami Aleksandra Obtajewa i szuka tej ścieżki optymalnej, która da mu prędkość, a i spada na ostatnią pozycję, ale szybko bierze sprawy w swoje ręce jego partner z pary, Dawid Bellego. Natomiast obaj nie są w stanie jeszcze wykrzesać tego czegoś z motocykla, tej prędkości, żeby gonić Aleksandra Łoktajewa jadącego za plecami Marcina Nowaka, chociaż tu Bellego jeszcze kombinuje gdzieś z wyjścia, nawet jest całkiem, no ale później już mu odjeżdża sukcesywnie Aleksandr Łoktajew, szuka Bellego cały czas, nie ustaje Francuz w tym, aby rozdzielić duet łódzki. No i proszę bardzo, blisko teraz na zewnątrz pewnie wypuszcza się Dawid Bellego, my widzimy prowadzącego Marcina Nowaka, niewiele znam. Interesujące fakty przygotowane przez Rafała Gurgurewicza, za co duży szacun i szapoba. Andreas Liager i Tomasz Orwat kontra Mateusz Dul i Rohan Tangate. Wyścig numer 4. No i Tangate'a i Liagera naturalnie siłą rzeczy widzimy po raz pierwszy. Na zakończenie pierwszej serii startów cały czas naturalnie dzięki remisowi póki co plus 4 dla Polonii Bydgoszcz. No ale to się może za chwilę jeszcze pozmieniać. Liager, Dul, Orwat, Tangate. Ależ wystrzelił Rohan Tangate z tego czwartego pola, fantastycznie, nie gorzej wcale Andreas Liager, no ale Tangate ma tutaj swoją łódzką ścieżkę, broni się Andreas Liager, ależ tutaj wywiózł jeszcze młodego Tangate'a i Liager przed Tangate'em. No a co się dzieje z tyłu, bo tam też ciekawie między Dulem i Orwatem, na razie Orwat na czwartej pozycji, ale cały czas atakuje Mateusza Dula, sytuacja na 3-3, ale to się może za chwilę zmienić w każdą możliwą stronę, dwie pary nam się stworzyły na torze, no i goni teraz jak wściekły Rohan Tangate, Andreasa Liagera, no i to samo czyni Tomasz Orwat w pościgu za Mateuszem Dulem, a szeroko teraz, czy nie za szeroko Mateusz Dul, chyba Tomasz Orwat już jest teraz na punktowanej pozycji, a to by oznaczało sytuację na 4-2, no i właśnie tak się dzieje, no wejście determinuje wyjście jeszcze do końca, walczył Tangate, ogląda się teraz jaka jest sytuacja za jego plecami, no i... Liager w miejsce Dimitrija Berche po raz drugi w tym spotkaniu, no i spod płotu wspominany wcześniej Marcin Nowak, który rozpoczął to spotkanie od trójki, Daniel Jeleniewski wspominałem jeszcze bez punktu, no i Liager też od trójki, no wiadomo, wszyscy pierwsi być nie mogą, ale ważniejsze od tych zdobyczy stricte indywidualnych, bo na te przyjdzie czas w Toruniu, zapraszam już teraz do Canal Plus Sport 2 od godziny 18.30, przedostatnia runda cyklu Grand Prix, ważniejsze dla tych zawodników są zdobycze całego zespołu, 13-11 Bydgoszczanie po pierwszej serii, zobaczymy jak będzie wyglądała ta druga seria, no i czas
czas na pierwszy wyścig po równaniu. Lampard, Jeleniewski, Liager i Nowak. Nieźle Lampard, ale jeszcze lepiej Daniel Jeleniewski z tego drugiego pola. To jeszcze Marcin Nowak, Nowak teraz! O, ależ tam go podniosło. No była szansa na to, żeby łyknąć dwóch bydgoszczan od razu za jednym zamachem, ale na razie starczyło pary nie na długo, bo już odzyskana jest punktowana pozycja przez Andreasa Aliagera. Dawid Lampard szaleje też na drugiej pozycji i na razie sytuacja na 3-3. Marcin Nowak na ostatnim miejscu. No, tak jakby mniej więcej próbowali parą jechać teraz bydgoszczanie, powiedziałem celowo mniej więcej i próbowali, to są dwa kluczowe słowa w tym zdaniu, bo to tylko tak wyglądało. Ten tor na pewno najłatwiejszy nie jest w tym meczu, no a z przodu tymczasem Daniel Jeleniewski, świetne wyjście z tego drugiego pola startowego i pewnie wiezie na razie te trzy punkty. No a tymczasem z tyłu Marcin Nowak nie ustępuje w atakach, teraz szerzej Nowak będzie chciał tutaj wyprzedać Lamparta, no zakopał się tam za szeroko. Aleksandr Łoktajew, dwójka z bonusem, no i Piotr Piuro, który w swoim pierwszym starcie przywiózł jedynkę wówczas w biegu juniorskim. To była ta jedynka dająca ten jeden punkt, bo 1-5 przegrany bieg młodzieżowy, no ale tam pamiętamy upadek Aleksandra Grygolca. Trochę nie tak to wszystko wyglądało z tej sportowej, stricte sportowej, torowej perspektywy. No ale dobrze, jedziemy już z wyścigiem szóstym. Grzegorz Zęgota, Aleksander Łoktajew, Kai Hukenbeck i spod płotu Piotr Piuro. Jeszcze ostatnie uwagi do Kaja Hukenbecka i ruszamy. No i z tego pierwszego pola dobrze wyfrunął Grzegorz Zęgota, całkiem nieźle Kai Hukenbeck, ale już Aleksandr Łoktajew szybko wyjaśnił Hukenbeckowi, kto tutaj rządzi, przynajmniej na tym dojeździe do pierwszego łuku szeroko. Grzegorz Zęgota na prowadzeniu, na razie bydgoszczanie na 4-2. Piotr Piuro jakby nie liczył się w tej walce. No a tymczasem ciasno, względnie ciasno między zawodnikami, bo w takiej nie do końca komfortowej pozycji jest Aleksandr Łoktajew, no ale znamy nieustępliwość Saszki i on tutaj zrobi wszystko, żeby jeszcze wyprzedzić. Atakuje cały czas Grzegorza Zęgotę, stara się jechać w kontakcie. Teraz przecina szprycę, przychodzi szerzej, przycinka, ale tutaj nie da rady. Czujnie wykorzystuje tę linię Grzegorz Zęgota, tę najbardziej chyba optymalną w tej chwili linię toru jazdy. Próbuje jechać tym samym śladem Aleksandra Łoktajewa, żeby zbliżyć się do Grzegorza Zęgoty. Teraz przy bliżej krawężnika w tym łuku Łoktajew. No i trochę zabrakło paru metrów. To pierwszej ligi czy ekstraligi, zawsze to podkreśla. No, upały nie są dobre, za zimno i za wilgotno zwłaszcza też wcale dobrze nie jest. Wyścig siódmy, Roan Tangate, pierwsze pole startowe, jego partnerem z pary Norbert Kościuch, no a bydgoszczanie, drugie pole startowe, Kas Biały, Nikodem Bartoch i Dawid Bellego z czwartego pola
startowego. Francuz w pierwszym wyścigu jeden punkt, natomiast Norbert Kościuk rozpoczął od trójki, Rohan Tangate od dwójki. Teraz czas na występy właśnie tych nominalnych par, o tym też doskonale wiemy. Przyzwyczailiśmy się już w tym sezonie, że te nominalne duety po dwa razy jadą ze sobą, jeśli chodzi o tę nową rozpiskę biegową tego sezonu. Rohan Tangate, Nikodem Bartoch, Norbert Kościuk, Dawid Bellego. No i został Nikodem Bartoch na starcie, świetnie za to Rohan Tangate. No i obaj łodzianie, bo Norbert Kościuk jest już tuż za nim, ale uwaga, ponadjeżdża francuskie TGV w postaci Dawida Bellego. Pytanie tylko, czy to TGV będzie miało wystarczająco dużo prądu, żeby osiągnąć te swoje magiczne prędkości. Na razie nie jest w stanie Bellego jeszcze rozdzielić duetu łódzkiego. No świetnie dysponowany jest Rohan Tangate w tym wyścigu. Norbert Kościuk też oczywiście nie gorzej, broni się Kościuk przed atakami Bellego, bo Francuz już tutaj zabiera się za ataki, już chce wydrzeć te dwa punkty Norbertowi Kościuchowi. Poszła zrywka u Bellego, dostał trochę szprycy jeszcze spod koła Norberta Kościucha, ale cały czas gdzieś jedzie w kontakcie, czego nie można powiedzieć o Nikodemie Bartochu, który zamyka stawkę i bardzo daleko jest tymczasem Bellego szeroko, defekt jeszcze u Rohana Tangate'a. A Tangate jeszcze pokrzyżował szyki Norbertowi Kościuchowi. Ależ sceny tutaj się dzieją w Łodzi. Ależ imponderabilne. Pokazują to, co jest na bieżąco, bo ten wynik na dole, w lewym dolnym rogu ekranu, jest najistotniejszy dla obu zespołów oczywiście, jak najbardziej. Aleksandr Łoktajew, pierwsze pole startowe, obok niego Dawid Lampart w kasku białym, no i osamotniony będzie Aleksandr Łoktajew, oczywiście, no, to co już wspominałem, niezdolny do jazdy Aleksander Grygolec, no i Dimitri Berger zastąpiony przez Andreasa Liegera, przygotowującego sobie pieczołowicie to czwarte pole startowe. No pierwsze, jak zwykle niesie w Łodzi, ale też nie zawsze, to są, bywają czasami chlubne wyjątki, no chociażby Bellego oficjalnie z czwartego pola, ale wiemy doskonale, że gdyby nie defekt Rohana Tangate'a, sytuacja wyglądałaby nieco inaczej. Tak czy inaczej, wyścig numer 8, Aleksandr Łoktajew, Dawid Lampart i Dimitri Berger. Osamotniony Saszka, całkiem nieźle ze startu, nie gorzej Dawid Lampart, no i teraz Andreas Liager. No Dimitri Berger oczywiście z rozpędu, bo Liager zastępuje Dimitria Berger. No na 3-3, no Aleksandr Łoktajew pokazywał już, że jest szybki. Na razie dwie dwójki z jednym bonusem dowiezionym przez Łoktajewa od początku tego spotkania w dwóch poprzednich startach. Dawid Lampart z tyłu, no ale on pewnie wiezie ten jeden punkt. Na razie nie musi się niczym specjalnie przejmować. No a tymczasem ale Andreas Liager nie ustępuje pola Aleksandrowi Łoktajewowi, chociaż tutaj Saszka popularny odjeżdża znacząco Liagerowi. Za chwilę ostatnie okrążenie, no i bieg, którego historia trwała tak naprawdę do momentu zwolnienia zamka maszyny startowej. Ależ tutaj już spasowany jest Aleksandr Łoktajew. Oczywiście truizmem jest mówić, że każdy kolejny wyścig będzie niezwykle istotny, ale doskonale wiemy, że ta trzecia seria startów układa.
startować z tego czwartego pola. Z pierwszego dla odmiany pojedzie Kai Hukenbeck, który do tej pory 3 punkty w 2 startach. W kasku żółtym, w kasku czerwonym Norbert Kościuch, 5 po 2 startach. No i Grzegorz Zęgota, efektowne zwycięstwo w tym drugim swoim starcie, czyli w 6 wyścigu, wtedy wygranym przez Bydgoszczan 2-4 właśnie w parze z Kajem Hukenbeckiem. I wspomniany Tangate z czwartego pola. Hukenbeck, Kościuch, Zęgota, Tangate. Jeszcze ostatnie uwagi kierownika startu. Nie będzie czekał już sędzia Sokołowski 10 sekund. Po prostu, a jeszcze czeka, jeszcze sędzia miał uwagi, które przekazuje kierownik startu do Kaja Hukenbecka. Że za daleko stoi od taśmy. To samo tyczy się Grzegorza Zęgoty. No sporo tutaj uwag było, ale jedźmy. Hukenbeck, Kościuch, Zęgota, Tangate. Dobrze Hukenbeck, nieźle Kościuch, ale jeszcze lepiej Grzegorz Zęgota. Grzegorz Zęgota, który teraz wyprzedza Norberta Kościucha, nie jest w stanie dojechać. Także Tangate, chociaż tu w kontakcie cały czas wszyscy czterej tak naprawdę. Tangate rozdziela teraz Bydgoszczan, którzy jadą na 4-2, ale to za chwilę może być 3-3. No i spojrzał tylko, podniósł głowę delikatnie Kai Hukenbeck. Odbija już to prowadzenie. Nie, jeszcze nie może być tego pewny. Teraz wiezie te 3 punkty, ale chyba niedługo. Ależ pojedynek Tangate'a z Hukenbeckiem. No i właśnie, a jeszcze dojeżdża Norbert Kościuch do Grzegorza Zęgoty. Tego akurat nie widzieliśmy. Grzegorz Zęgota wyprzedzony i proszę bardzo, Łodzianie. Było przez chwilę nawet 1-5, teraz jest 4-2 dla drużyny gospodarzy. Ależ tutaj nam się pozamieniali tymi pozycjami. No i Rohan Tangate na tym drugim sprzęcie. Chyba jeszcze lepszym niż tamten, który odmówił posługi w tym meczu. No i... I wyścig 10. Daniel Jeleniewski i Marcin Nowak ze strony Orła Łódź i Tomasz Orwat z Dawidem Bellego. Tomasz Orwat na razie na 4, bo oczywiście trójka i jedynka na koncie młodzieżowca drużyny bydgoskiej. Dawid Bellego, jedynka i trójka. W tej kolejności do odmiany punktujący Bellego. No i właśnie Daniel Jeleniewski po zwycięstwie ligowym i Marcin Nowak przywiózł 0 wówczas w tym swoim pierwszym starcie tego nominalnego duetu z Danielem Jeleniewskim. Wtedy zakończyło się to remisem 3-3. No i dobrze, zobaczymy jak będzie dalej. Jeleniewski, Orwat, Nowak, Bellego. No i dobrze, Daniel Jeleniewski, no i też Marcin Nowak, Dawid Bellego będzie się rozpędzał po zewnętrznej. Tomasz Orwat przez chwilę w kontakcie z wyjścia z tego pierwszego łuku na Bellego. Koncert po dłużej zaczyna, poszła zrywka u Francuza. No jest bardzo blisko duetu łódzkiego. Jeleniewski, Nowak, Bellego, Orwat. Ach, tam podniosło jeszcze Dawida Bellego, dostał szprycen. No a tu proszę, starają się jechać parą, stara się kontrolować też te wydarzenia Marcin Nowak. Mam wrażenie, no Daniel Jeleniewski oczywiście jedzie swoje, jedzie troszeczkę szerzej, no a Marcin Nowak tak jakby tutaj kontrolował tę parę i po to, żeby nie znalazł tam żadnej szczeliny, żeby się gdzieś przecisnąć Dawid Bellego. Kolejna zrywka u Bellego, to na razie najciekawsze, czyli liczenie tych zrywek Francuza, natomiast Tomasz Orwat na ostatniej pozycji, no i znowu
znowu tam dźwiga Dawida Bellego. Teraz bardzo blisko krawężnika Marcin Nowak, ale tu się już nic nie zmieni. Daniel Jeleniewski, Marcin Nowak, 5 do... No oczywiście Dawid Lampard też, trzy jedynki z dwoma bonusami również na koncie Lamparda, no ale tak jak wspominałem, w tej trzeciej serii startów brak indywidualnego zwycięstwa po stronie Bydgoszcza i do tego przy okazji jeszcze też zera się przytrafiły po drodze, stąd ta zmiana wyniku. No zobaczymy, teraz bydgoszczanie gonią, łodzianie się bronią, mówiąc już tak najbardziej, najprościej jak się da. Jeszcze kierownik startu, aha, już przywoła teraz, prosi zawodników pod taśmę, żeby już byli gotowi absolutnie do jazdy, jeżeli tam kosmetyczne jakieś poprawki delikatne w kolejnie wprowadzał na ostatnią chwilę Andreas Liager, Marcin Nowak, Kai Hukenbeck i Norbert Kościuk, to jest skład wyścigu 11, jedziemy! No i dobrze Liager, no ale wiemy, że to pierwsze pole doskonale chodzi. Kai Hukenbeck chciał się składać, nie pozwolił mu Marcin Nowak, ale na razie bydgoszczanie na 4-2. Został Norbert Kościuk, teraz do krawężnika schodzi Kościuk, nabiera prędkości. I tu jeszcze nikt nie powiedział ostatniego słowa, absolutnie jadą cały czas w kontakcie. Liager z Hukenbeckiem na 4-2. Nowak atakujący Liagera i Norbert Kościuk za Kajem Hukenbeckiem, który teraz broni się, zamyka drzwi te przysłowiowe przed Kościuchem. Kościuch znowu do krawężnika, ale dojeżdża czujnie, broni się cały czas Kai Hukenbeck. Liager z przodu odjeżdża Marcinowi Nowakowi, ale najbardziej pasjonująca jest ta walka o jeden punkt. Ogląda się Kai Hukenbeck, czy potrzebnie, czy nie, nie wiadomo. Teraz wjeżdża Norbert Kościuch. No właśnie, wykorzystał ten moment być może zawahania Kaja Hukenbecka i na razie 3-3, ale indywidualne zwycięstwo będzie po stronie bydgoskiej, bo już nie do złapania pania był Andrea. Natomiast Daniel Jeleniewski 0-3-3, a więc 6 punktów. No i właśnie, Grzegorz Zęgota, wzloty, upadki 0-3-0. Taka sinusoida po stronie, czy przy nazwisku Grzegorza Zęgoty, który pojedzie w parze z Nikodemem Bartochem. Nikodem Bartoch tę dwójkę z bonusem przywiózł w wyścigu młodzieżowym właśnie na wagę zwycięstwa 5-1 dla Polonii. No ale to był wyścig, to było 10 wyścigów temu. O, mówiąc najprościej, 18 sekund do startu. Ostatnie uwagi do Grzegorza Zęgoty i do Daniela Jeleniewskiego. Jedziemy. Pióro Zęgota, Jeleniewski, Bartoch.
No i dobrze Daniel Jeleniewski, dobrze Piotr Pióro, ale tam Grzegorz Zęgota już będzie wjeżdżał przed Piotra Pióro. No właśnie, 4-2 dla Orła Łódź. Z tyłu męczy się na razie Nikodem Bartoch. Ojej, tam poważnie jeszcze dźwignęło Nikodema Bartocha. Dobrze, że nie skończyło się upadkiem. Teraz leży Piotr Pióro. No i targnęło mocno Piotrem Pióro, nie wiem, czy tam za mocno niewykontrowany motocykl był po prostu u Piotra Pióro. Zaraz to zobaczymy na powtórkach tę sytuację. No i bardzo ważny moment, Piotr Pióro tu przewrócił się sam, więc decyzja sędziego raczej... Skąd ten wynik, skąd te plus 2 w dwóch meczu? No Piotr Pióro oczywiście, wykluczony Grzegorz Zęgota, wolne po lewej, czyli pierwsze pole startowe, Grzegorz kask żółty, drugie pole, Daniel Jeleniewski z trzeciego pola w kasku czerwonym i Nikodem Bartoch, który pojedzie spod płotu i na pewno też wnioski szybkie, tak zwane sprzętowe, mówiąc w dużym uproszczeniu, u Nikodema Bartocha zostały również wyciągnięte. Zobaczymy, w którą stronę to wszystko pójdzie. Przypomnę, Daniel Jeleniewski rozpędzony, 0-3-3. Także bardzo groźny cały czas Daniel Jeleniewski, no w końcu jest u siebie. Zęgota, Jeleniewski, Bartoch. No i nieźle Grzegorz Zęgota, teraz twardo tam poszli na łokcie z Danielem Jeleniewskim, Nikodem Bartoch ostatni, no ale on ten punkt po prostu ma tutaj dowieść, no a wszystko rozegra się między Zęgotą i Jeleniewskim. Na razie Grzegorz Zęgota z przodu przed Danielem Jeleniewskim. O tyle już było wspomnień a propos i nie tylko przy okazji tego meczu, ale wcześniej również a propos powrotu Grzegorza Zęgoty do ścigania, to już jest wyczyn, ale zrobił to wówczas w meczu poprzednim bardzo dobrze, w meczu przeciwko Unitarno wygranym 49-41, no i teraz całkiem nieźle, jeśli chodzi o tor w Łodzi, a i tam problemy cały czas sprzętowe u Nikodema Bartocha, ale toczy się, stara się dowieść ten jeden punkt Nikodem Bartoch, no a odjechał już Danielowi Jeleniewskiemu Grzegorz Zęgota na tyle, żeby móc już mówić o biegowym zwycięstwie. Abramczyk Polonii Bydgoszcz, 3 punkty Grzegorz Zęgota, 2 Daniel Jeleniewski. Bowiem wypożyczony z Lublina do Rzeszowa i z Rzeszowa jako gość właśnie jeżdżący w Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Dawid Lampart punktu tutaj nie zgubił. No i kto wie, czy te jedynki mogą nie okazać się naprawdę liczone razy 2 albo 3, jeśli chodzi o przebieg tego spotkania, ale tu będziemy mądrzejsi po fakcie. Na razie na plus 4 w tym meczu Abramczyk Polonia Bydgoszcz, remis po 36 przed wyścigiem 13.
No a jak będzie po 13 wyścigu, przekonamy się za mniej więcej minutę i 20 sekund, bo 20 sekund pozostało do startu wyścigu 13. Dawid Bellego, Rohan Tangate z drugiego pola, z trzeciego w kasku białym, Dawid Lampard i w kasku czerwonym spod płotu Aleksander Łoktajew. Jeszcze uwagi do Lamparda i jedziemy. Niezwykle istotny wyścig. Bellego, Tangate, Lampard, Łoktajew. Dobrze, Bellego ogląda się szybko, spojrzał w prawo, co się dzieje. Po prawej stronie Aleksander Łoktajew z czwartego pola zatrzymał ten wyścig sędzia. Przerwany. Procedura startowa nie taka. Oczywiście pewnie któryś z zawodników się ruszał. Nie wychwyciłem. W kasku żółtym z pierwszego pola, w kasku białym z trzeciego pojedzie Dawid Lampard. 3 plus 2, ale już o tych trójkach, o tej trójce mówiłem, czy o tych jedynkach z dwoma bonusami, zwłaszcza tych, ale generalnie Dawid Lampard punktów tutaj nie gubi, ma dowozić. To jest tak naprawdę jego zadanie. Na teraz, jak się okazuje w tym meczu, również kontra, właśnie bydgoszczanie, kontra Rohan Tangate z drugiego pola w kasku niebieskim. No proszę, jak Tangate tutaj pieczołowicie pracuje nad tą kolejną, żeby mieć jak najlepsze odepchnięcie, tę przyczepność, która pchnie motor do przodu, żeby tam się nie zakopać, a wręcz właśnie wypełnić te kolejne całą oponą i jechać przed siebie. I to samo robią oczywiście wszyscy pozostali, między innymi z czwartego pola w kasku czerwonym jadący Aleksander Łoktajew. Na razie w trzech startach 7 plus 1 Aleksandra Łoktajewa. No i wyścig, który ułoży nam sytuację przed biegami nominowanymi. Remis po 36. Bellego, Tangate, Lampard i Łoktajew. No i dobry start Dawida Bellego, jak ten pierwszy podejście, tym razem już nikt się nie ruszał, nie ma wątpliwości sędzia, ale uwaga, Aleksander Łoktajew, ależ on tam wjechał, no i proszę, pojechał troszeczkę szerzej z automatu, Dawid Bellego od razu wciska się tam, Rohan Tangate, Tangate Łoktajew na 5 do 1 teraz dla Orła Łódź, no i Bellego jakby spadochron rozwinął z tyłu przez chwilę, z wrażenia chyba gdzieś aż przystaną, co tutaj najlepszego zrobili łodzianie, bo sam Francuz wyszedł nieźle na początku słyszę spod taśmy, ale później już najpierw Łoktajew, a potem poprawka jeszcze przez Rohana Tangate'a. Nie liczy się zupełnie Dawid Lampard w tej rywalizacji, no ale Dawid Bellego jeszcze będzie chciał ten łódzki duet tutaj rozbić. No i był remis po 36, a za chwilę dużo bliżej zwycięstwa i kto wie, czy nie w całym dwumeczu będą łodzianie. Ależ imponujący start, imponujące rozegranie tego pierwszego. Thank you.
Kościuch, a z czwartego pola startowego ruszy do tego wyścigu Kai Hukenbeck. Norbert Kościuch dosyć blisko drugiego pola startowego się ustawia, tej linii oddzielającej oba pola startowe, natomiast względnie blisko płotu Kai Hukenbeck. Tam sobie upatrzył te teoretycznie najbardziej korzystną dla siebie kolejne, a więc jedziemy Tangate, Jager, Kościuch i Hukenbeck. Tangate, no wiadomo, pierwsze pole startowe, dobry moment startowy, a Norbert Kościuch teraz zatrzymany przez Andreasa Jagera, nie wiem czy celowo czy nie, ale to będziemy oceniać za chwilę, na razie sytuacja na remis 3-3. Ale proszę, Norbert Kościuch już zabiera się tutaj, dobiera się do skóry Jagera skutecznie, ale zaraz odpowie ten żelazny rezerwowy bydgoskiej Polonii. Dziś Jager na 10 punktów, teraz jedzie po 11, ale za chwilę zobaczymy, jak to się wszystko sumuje i przekłada na cały wynik. Odzyskał tę punktowaną pozycję Jager. Tangate tymczasem nie do dogonienia dla Kaja Hukenbecka. Jager odjeżdża Kościuchowi i ułoży tam się sytuacja na remis. Aj, tam Kościucha jeszcze szeroko wyniosło i już stracił sporo dystansu, a to ostatnie okrążenie wyścigu 14. Sytuacja na 3-3, a więc kolejny remis biegowy. Rohan Tangate 3 punkty. Jeszcze mają szansę tutaj wyszarpać remis i bydgoszczanie będą o niego walczyć. No a jak się wygrywa mecze w sposób emocjonujący, to jeszcze trzeba zapytać się Adama Skórnickiego, bo rzeczywiście wynik tego spotkania przez dużą część meczu układał się na korzyść gości. Właśnie dopiero ten wyścig 10, wygrana 5-1 i wtedy 31-29 Łodzianie objęli prowadzenie. Raz tylko doprowadzono do remisu, czy doszło do remisu w wyścigu 12, po nim 36-36, no ale później już wiedzieliśmy, co się dzieje. I teraz czas na decydujące starcie. Wyścig numer 15. Dawid Bellego, Aleksandr Oktajew, Grzegorz Zengota i Daniel Jeleniewski. Jeszcze uwagi ostatnie do Aleksandra Oktajewa i Grzegorza Zengoty i jedziemy. Kończymy ten mecz i zobaczymy, jak się skończy ten dwumecz. Wystrzelił spod taśmy świetnie Dawid Bellego, zamykający teraz Aleksandra Oktajewa. Zengota czy Oktajew? Oktajew chyba jednak będzie nieco szybszy. Zengota teraz do krawężnika. Jakby nie przejmował się tym, że z tyłu jest Daniel Jeleniewski. No i proszę, teraz wychodzą na 5-1 zawodnicy Abramczyk Polonii Bydgoszcz, ale uwaga, bo bardzo groźny w Łodzi jest, zwłaszcza, ale w ogóle Aleksandr Oktajew broni teraz Grzegorz Zengota tych dwóch punktów, broni tego zwycięstwa biegowego na rzecz remisu w tym spotkaniu i potencjalnego zwycięstwa w dwumeczu również. Zobaczymy, jeszcze nie ustępuje pola Aleksandr Oktajew, twardo jedzie cały czas przed siebie. Grzegorz Zengota szuka tej cały czas jak najszybszej ścieżki, żeby jeszcze odjechać Aleksandrowi Oktajewowi. Z przodu Dawid Bellego pewnie jedzie po zwycięstwo biegowe. Teraz bliżej krawężnika Oktajew, za szeroko, fizyki nie oszukasz. 5-1 remis po 45, a to oznacza, że bydgoszczanie wywożą punkt bonusowy w dwumeczu z Orłem Łódź, wygrywając, zdobywając 92 punkty w tym dwumeczu, decydujący wyścig. No i teraz ten bonus, który w zasadzie może już przypieczętowywać utrzymanie Abramczyk Polonii Bydgoszcz.
Liebe Bahnsportfreunde, das war die Begegnung Orzel Lodz gegen Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Ein Unentschieden hat es gegeben. Ein Rennen steht jetzt noch aus. Lassen wir uns überraschen, ob es Abramczyk Polonia Bydgoszcz mit Kai Huggenbeck gelingt, in der ersten Liga zu bleiben. Bahnsport TV dankt euch fürs Zuschauen, wünscht euch eine gute Zeit, bleibt alle gesund und bis demnächst, sagt euer Bandy von Bahnsport TV. Tschüssi!